Szanowni Państwo, podobno muzykę wynaleziono dlatego, że są rzeczy, o których nie da się mówić. Muzyka może wyrazić to, co poza słowami, sięgnąć do samego dna duszy. Mamy nadzieję, że tak właśnie stanie się dziś, podczas kolejnej odsłony cyklu Fonie Lublina, zorganizowanego przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Dzisiejszy koncert, zatytułowany O ekspresji w muzyce, odbywa się w Auli Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współorganizatora dzisiejszego wydarzenia. Cykl Fonie Lublina współfinansowany jest przez Miasto Lublin oraz Województwo Lubelskie, a jego partnerami są Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Zaś patronatem medialnym nasze koncerty obejmują TVP Kultura, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny. Dzisiejsze wydarzenie rozpoczną utwory kompozytora, który według słów Stefana Kisielewskiego postanowił dogonić muzykę światową jako przedstawiciel nieistniejącej wówczas oficjalnie Polski, jako przedstawiciel polskiej kultury, którą ukochał ponad wszystko. Zamysł był nierealny, bo podjęty samotnie, a jednak na przekór wszystkiemu udało się. Mowa tu oczywiście o Karolu Szymanowskim, wprowadzającym do zakorzenionego w romantyzmie polskiego środowiska muzycznego elementy modernistyczne. Usłyszymy za chwilę trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza, opus 5. Cykl pieśni, który powstał na początku XX wieku, wyszedł więc spod pióra bardzo młodego kompozytora, dopiero poszukującego indywidualnego stylu. Szymanowski napisał go jeszcze przed założeniem pamiętnej spółki nakładowej młodych kompozytorów polskich. Artysta sięgnął do najnowszego wówczas zbioru Jana Kasprowicza, zatytułowanego Ginącemu światu, który wyrażał charakterystyczne dla młodopolskich poetów nastroje dekadenckie, swoisty niepokój, zabarwiony jednak elementami ludowej religijności. Szymanowski określał wiersze Kasprowicza jako objawienie wielkiej poezji i opracował je w stylu, który w symbolice i dość ciemnej barwie znakomicie współgra z warstwą tekstową. Teoretycy przypisują wczesnemu etapowi twórczości Szymanowskiego cechy ekspresjonistyczne. Istotnie, odnajdziemy je w prezentowanym dziś utworze, choć raczej w złagodzonym, nieco wyciszonym klimacie. Z pewnością usłyszymy natomiast elementy właściwe również dla dojrzałej estetyki kompozytora, takie jak piękna, przejmująca melodyka czy wyraziste kulminacje. Święty Boże, pierwszy utwór tego cyklu, zawiera nawiązania do melodii pieśni religijnej o tym samym tytule, powtarzane wielokrotnie, acz w różnej harmonizacji. Krytyka określiła tę pieśń jako pełną dojrzałości i tego, co w całej twórczości Szymanowskiego dał mu dom rodzinny. W kolejnym dziele, zatytułowanym Jestem i płaczę, pojawią się motywy zakazanej przez cenzurę pieśni Józefa Nikorowicza Z dymem pożarów. W zakończeniu na słowach Zmiłuj się nad nami pojawi się ponownie, jakby w wymiarze symbolicznym, fragment pieśni Święty Boże. W ostatnim utworze cyklu, zatytułowanym Moja pieśń wieczorna, kompozytor wprowadził liczne nawiązania do muzyki ludowej. Choć idiom narodowy w pełni rozwinie się w kompozycjach Szymanowskiego dopiero w latach 20., już tutaj usłyszymy rytmy mazurkowe, pusto brzmiące kwinty czy skale modalne. Do tych młodzieńczych przecież jeszcze utworów sam Szymanowski przywiązywał wielką wagę. Jak uważał, w nich właśnie objawił się pierwiastek par excellence twórczy, być może obecny właśnie w sile ich ekspresji. Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza opus 5 Karola Szymanowskiego, Święty Boże, Jestem i płaczę oraz Moja pieśń wieczorna wykona dziś Iwona Sawulska, sopranistka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Łodzi, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, biorąca udział w licznych, także międzynarodowych festiwalach, mająca w swoim dorobku prawykonania m.in. utworów Mariusza Dubaja czy Andrzeja Nikodemowicza. Przy fortepianie zasiądzie Anna Marchwińska, pianistka, która po ukończeniu z wyróżnieniem Warszawskiej Akademii Muzycznej kontynuowała edukację na Uniwersytecie w Stanford oraz w nowojorskiej Juilliard School of Music. Jest korepetytorem solistów w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, występuje w renomowanych salach koncertowych i współpracuje z wieloma wybitnymi artystami. Głębione, nieobjęte.
Południa pali się przy stworzu. Dlaczego?
senza. Przesypuje
Podem do nim świętych, moich
kolejnej części dzisiejszego koncertu wysłuchamy trzech młodzieńczych pieśni Albana Berga, skomponowanych mniej więcej w tym samym czasie, co poematy Szymanowskiego. Alban Berg jest przedstawicielem szkoły wiedeńskiej, pamiętanym dziś przede wszystkim jako uczeń i kontynuator estetyki Arnolda Schönberga, wiodącego awangardzisty XX wieku. Jego twórczość podlegała charakterystycznej ewolucji. Od nasyconego emocjami stylu późnoromantycznego, przez bardziej dysonansowy i szokujący ekspresjonizm, po przeciwległy biegun muzycznej ekspresji, to jest zracjonalizowane struktury dodekafoniczne. Alban Berg w niezwykły sposób łączył te odległe style typowym dla swojej sztuki liryzmem, który wyraźny jest także w prezentowanych dzisiaj wczesnych pieśniach. Sternenfall, Upadek gwiazd, do słów Karla Wilhelma, opowiadającej o tęsknocie, która wędruje w błękitny ocean nocy. Ich Will die Fluren meiden, z tekstem Friedricha Rückerta, sugerującym ból zdolny zatrzymać wiosnę, śpiew słowika i kwitnienie kwiatów. Oraz Am Abend, wieczorem, do słów Emanuela Geibela, pieśni niezwykle melodyjnej, opartej na długich frazach i sugestywnym akompaniamencie. Wybrane pieśni ze zbioru Jugendlieder wykona Anna Barska, sopranistka, absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej, solistka Teatru Muzycznego w Lublinie, biorąca udział w licznych festiwalach i spektaklach operowych. Przy fortepianie zasiądzie Anna Marchwińska. Meine Sehnsucht ist zum Licht. Ich bin der Sonne, der Himmel.
Kilka lat później Alban Berg skomponował Sieben frühe Lieder, 7 wczesnych pieśni. Zbiór ten jest bardzo ciekawym przykładem zetknięcia wspomnianego już młodzieńczego stylu Berga z wpływami dość rygorystycznego nauczyciela Arnolda Schönberga, u którego Berg pobierał wówczas lekcje. Cechą młodzieńczej twórczości kompozytorskiej jest zazwyczaj czerpanie ze wzorców epoki. Nie dziwi więc, że wczesne pieśni Berga niosą w sobie dziedzictwo stylu Ryszarda Straussa czy Gustawa Mahlera. Dla niemieckiej czy austriackiej szkoły idiom postromantyczny, a wręcz ekspresjonistyczny, był wówczas naturalny. Zaskakujące jednak może wydać się nawiązanie do bliskiej francuskiemu impresjonizmowi palety harmonicznej, słyszalne m.in. w pierwszej pieśni zatytułowanej Nacht, to jest noc. Karl Hauptmann, autor warstwy tekstowej, odmalowuje tu atmosferę tajemniczości, sugestywnie oddaną przez kompozytora choćby za pomocą barwnego akompaniamentu. Kolejne pieśni cyklu łączą odwołania do natury z subiektywną ekspresją. Są to Schilfried, pieśń trzciny, z tekstem Nicolasa Lenaua oraz Die Nachtigall, słowik, z tekstem realisty Teodora Storma. W tej pieśni zbliżamy się do idiomu ekspresjonistycznego, na co wskazują liczne kontrasty i zmiany rejestrów. Czwartą pieśnią cyklu jest Traumgekrönt, prekursora egzystencjalizmu Rainera Marii Rilkego. Piątą zaś Im Zimmer, to jest w pokoju, z tekstem Johannesa Schlaffa. Usłyszymy też Odę do miłości, Liebesode. W warstwie tekstowej Otto Hartlaben pisał, że w ramionach miłości zapadliśmy w błogi sen. Lecz nawet ten sen, w ujęciu Hartlabena i Berga, jest bogaty w tęsknotę. Cykl wieńczy pieśń Sommertage, opowiadająca o letnich dniach, które wysłane z niebieskiej wieczności podróżują teraz przez świat. Posłuchajmy ekspresyjnych, przejmujących 7 wczesnych pieśni Albana Berga, skomponowanych zaledwie kilka lat przed tym, jak jego mistrz, wspomniany już Arnold Schönberg, dokonując jednej z największych rewolucji w historii muzyki, porzucił system dur-moll, stwierdzając, że muzyka nie musi się podobać. Aus tiefen Grundes des Rechheit blinken Licht.
Knistert im Ofenloch und Loch.
Według Karola Szymanowskiego muzyka to siła, której przeznaczeniem jest budzić i kształtować drzemiące w każdej duszy tęsknoty. Przeznaczenie to wypełniały dziś znakomite artystki: Iwona Sawulska, Anna Barska oraz Anna Marchwińska. Dziękujemy partnerom cyklu Fonie Lublina, do których należą Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, a dziś w sposób szczególny także Instytut Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którego murach gościmy. Projekt Fonie Lublina organizowany jest dzięki wsparciu miasta Lublin i współfinansowany z budżetu województwa lubelskiego. Cały cykl patronatem medialnym objęli TVP Kultura, TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny. Realizację koncertu zawdzięczamy zaś Łukaszowi Jakubowskiemu oraz Pawłowi Giergisiewiczowi. Już dziś zapraszam Państwa na kolejne koncerty. Informacje o całym cyklu znaleźć można na stronie fonielublina.pl.